Przyszłość nasza w rękach naszych to tegoroczne hasło 8. Kongresu Kobiet pod Beskidzie. W środę 5 września na Zamku Książąt Sułkowskich odbyła się kolejna konferencja prasowa promująca wrześniowe wydarzenia Kongresu Kobiet pod Beskidzia. Posłanka na Sejm RP Mirosława Nykiel podczas swego wystąpienia przypomniała dotychczasowe działania i wydarzenia, które odbyły się w tym roku. 8. Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia to cykl 6 wydarzeń, które 1 lipca zapoczątkował wykład w gminie wyznaniowej żydowskiej w Bielsku Białej. Być kobietą to nie taka prosta rzecz. Czy kobiecość na wiele sposobów to kolejne wydarzenia, propozycje Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia. Jak wspomniała Mirosława Nykiel, inspiracją do zorganizowania kongresu był poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Przyznaję się, że Jurek Buzek był takim natchnieniem w tym kierunku, żebym działała. Zapytał mi, ile tu kobiet masz w Radzie Miasta przed laty, przed kilkunastu laty. Rzeczywiście było ich niewiele. I pomyślałam, że warto w tym kierunku zadziałać i jak się okazuje, to jest trafny wybór. Pomimo licznych obowiązków służbowych i prywatnych, praca z kobietami i dla kobiet daje naszej posłance na Sejm dużo satysfakcji. To jest to, co najbardziej lubię z tej mojej działalności politycznej, bo w działalności politycznej mieści się też ta działalność społeczna i to jest najważniejsze. Ja to bardzo lubię. Powiem szczerze, że bardziej to lubię niż to głosowanie w Sejmie i te kłótnie. Lubię, jak ludzie są uśmiechnięci, jak dają z siebie maksa, jak uczestniczą w czymś, co robią z pasją, a właśnie takie są kobiety Podbeskidzia. Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia od początku powstania przyciąga na swe wydarzenia każdorazowo nowe członkinie tej ciekawej inicjatywy. Ja w Anglii prowadziłam własną działalność, była związana z nieruchomościami, a także też współpracowałam z jedną z największych korporacji nieruchomości na terenie Wielkiej Brytanii. Postawiłam wszystko na jedną kartę i przyjechałam. Jestem zachwycona panią poseł Mirosławą Nykiel, jestem zachwycona całą kulturą kongresu, całą historią kongresu, tym, jaki temat będzie naniesiony i całokształtem. Tegoroczny cel charytatywny to książka autorstwa jednej z organizatorek kongresu, Urszuli Bożałkińskiej, pod tytułem Ona, on i wojna. Beneficjentem akcji zostało po raz drugi hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Bielsku Białej. Szczegóły kolejnych wydarzeń w ramach 8. Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia można znaleźć na stronach internetowych Kongresu Kobiet Podbeskidzia.